Zacznijmy od tego, na co wszyscy na pewno zwrócili uwagę, czyli że moja kostka Rubika leży krzywo. Tak naprawdę pewnie nie. Pod każdym odcinkiem piszecie mi o moich włosach, więc ja może też dzisiaj coś o nich powiem. Proszę nie regulować odbiorników, potwierdzam, mam krótkie włosy, chociaż na pewno mi o tym napiszecie w komentarzach, mimo że mam przecież lustra w domu, które mi to potwierdzają i no, ogólnie świetnie o tym wiem. Jednak warto wiedzieć, jak po angielsku o włosach mówić, bo nie jest to wcale takie proste. Bywa nawet nieźle pokręcone. Taką sobie grę słów wymyśliłam. Na pewno wiecie, jak po angielsku są włosy. To słowo zapisujemy hair, a czytamy po brytyjsku jako hair, a po amerykańsku hair. Cóż w tym trudnego? No więc to, że po polsku włosy to słowo w liczbie mnogiej, no bo mówimy o więcej niż jednym włosie. Po angielsku na końcu słowa hair nie mamy typowej dla liczby mnogiej końcówki s, więc nie jest to słowo w liczbie mnogiej. Jest to tak jakby jedność, całość. I dlatego, kiedy chcemy powiedzieć zdanie, na przykład mam krótkie włosy, możemy powiedzieć I have short hair. Ale bardziej naturalnie będzie brzmiało zdanie, które na polski przetłumaczylibyśmy dosłownie moje włosy są krótkie, czyli my hair. I tu nas kusi powiedzieć are, ale wcale nie. Is short. Na tej samej zasadzie będziemy w tej scenie mieli zdanie, które znaczy masz długie włosy, czyli twoje włosy są długie. Your hair is long. You look great. No. I look like a dead deer bloated on the highway. No, you look like a pretty deer who's still alive, but also just recently hit. Your hair is long. So yeah. Mermaidy. Oh, I got a whole intricate sewn-in system under there, but it's human. Dzisiaj o wymowie tego słowa za dużo nie będę mówić, bo zrobiłam już o tym odcinek. Numer 83, link do niego znajdziecie w opisie. Tam też porównuję podobne słowa, czyli włosy, zając, tutaj i słyszeć, po angielsku one no, bywają czasem mylone. Dlatego dziś skupię się tylko na tej formie, która właśnie sprawia nam kłopot, bo po polsku włosy to liczba mnoga. Wiemy już, jak powiedzieć mam krótkie włosy albo masz długie włosy. Tak samo powiemy na przykład miałeś czarne włosy, czyli w czasie przeszłym. Znowu, po angielsku będzie to twoje włosy były czarne, czyli your hair, nie were, tylko was black. What? I'm just wondering who this person is I'm looking at because I remember when you kept your sweaters in the stove. I remember when your hair was black. Oh, that's really uncalled for. I to jest w sumie najważniejsze, co o włosach po angielsku należy pamiętać, że traktujemy włosy na głowie jako całość. Możecie sobie wyobrazić, że to peruka, obojętnie czy nosicie perukę czy nie. Jest to jedna rzecz. Ale co w takim razie z jednym włosem? Jeżeli na przykład chcecie powiedzieć, że włos leży na poduszce, albo nie daj Boże, jest w kawie czy w zupie. Takie słowo też istnieje i to też jest hair. I w tym przypadku będzie to właśnie rzeczownik w liczbie pojedynczej, więc możemy powiedzieć a hair. I będzie to oznaczało jeden włos. There's so many ways to go and this is like the biggest decision of our lives. There's a hair in my coffee. Hey, have you seen Frank Jr.? Because he's meeting me here with the triplets. You know, it's funny. Every time you say triplets, I immediately think of three hot blonde 19-year-olds. That's sweet. Drink your hair. No i skoro jeden włos to jest a hair, to kilka włosów albo włoski, kiedy mówimy o pojedynczych włosach, to będą hairs. I na przykład w tej scenie będziemy mówić o włoskach w nozdrzach, czyli nostril hairs. I thought you might like it. Look at the 4K resolution. Yeah, next time we Skype, I'm gonna count all those nostril hairs. Or you could just look into my eyes. You only have two eyes. You got a lot of nostril hairs. Nawet w znaczeniu przenośnym, na przykład w wyrażeniu o włos, czyli bardzo blisko albo troszkę, też użyjemy właśnie takiej formy. A hair albo by a hair. So, my stance feels good, but I'm still not hitting center. All right. Back your left foot up a hair. Like this? No, Gina, we've been over this! Bardzo podobnie w następnej scenie będzie mowa o pojedynczych siwych włosach. Zwróćcie uwagę, że bohater nie ma całej siwej głowy, bo wtedy powiedzielibyśmy gray hair, ale ma właśnie pojedyncze siwe włoski. Wtedy powiemy gray hairs. Mommy, can you tie my ribbon? Oh, he thinks I'm Cinderella. He's
kicking out my gray hairs. So long, Annie's mascara. What the? He's cleaning your teeth. No brushing? Have at it. A w następnej scenie zobaczycie włosy w dwóch formach. I jako całość, czyli her hair, jej włosy, i jako pojedyncze włoski. Nawet będzie podana ich liczba. Trzy włoski, czyli three hairs. All right, okay. Be careful, bro. Okay. Careful. Watch her hair. Watch her hair! Right, she's got like three hairs. I know, but they're just so beautiful. Oh my God, I just pulled one out. Dociekliwi zapytają pewnie w tym momencie. Okej. Okay. W takim razie zdanie my hair is short można by zrozumieć na dwa sposoby. Bo można powiedzieć moje włosy są krótkie albo mój włosek jest krótki. Tak czy nie? W zasadzie tak. No ale pomyślcie sobie. W jakiej sytuacji powiedzielibyście zdanie mój włosek jest krótki? Kiedy na przykład porównujecie po jednym włosku i ktoś z was ma długi, a wy macie krótki? Tak jakbyście ciągnęli zapałki? No może tak. Pewnie wynikałoby to z sytuacji albo z kontekstu. Dlatego należy założyć, że jeżeli ktoś mówi my hair is short, to ma na myśli, że tej osoby włosy są krótkie, nie że ma jeden krótki włosek. Najczęściej się tego domyślimy. Wspomnę o jeszcze jednym słowie, które podobne jest do angielskiego słowa włosy, a nie pojawiło się w odcinku 83, o którym wspomniałam wcześniej. A mianowicie piszemy to jako hair, czyli tak jakby w słowie włosy. Hair wymieniamy A na E. To słowo oznacza spadkobierca, albo dziedzic, albo następca. I to słowo czytamy tak, jakby nie było w nim litery H. A więc wymawiamy je identycznie jak angielskie słowo powietrze. Po brytyjsku air, po amerykańsku air. Oh, come on, Dad. An ogre as king? I don't think that's such a good idea. I mean, there's gotta be somebody else. Anybody. Aside from you, there is only one remaining heir. Really? Who is he, Dad? Pod moimi odcinkami było bardzo dużo komentarzy o moich włosach. Nigdy o nie nie prosiłam. Więc tylko przypomnę, że w internecie nie musicie komentować cudzego wyglądu, bo zwykle ta osoba i tak wie, jak wygląda. A jeśli chcecie napisać coś miłego, to dużo lepiej jest napisać coś, co nie dotyczy wyglądu. Na przykład, lubię twoje poczucie humoru. Albo imponuje mi twoja wiedza. Albo zawsze się dobrze bawię, kiedy cię słucham. Albo uwielbiam oglądać twoje odcinki, bo są bardzo ciekawe. No tylko kilka takich przykładów. Nie musicie ich używać na moim kanale. Możecie gdziekolwiek. Podsumowując, angielskie słowo hair, które oznacza włosy, funkcjonuje jako rzeczownik niepoliczalny, a więc traktujemy włosy na głowie jako całość. Żeby powiedzieć mam krótkie włosy, można powiedzieć I have short hair, ale możemy też my hair is short, czyli moje włosy są krótkie. Mimo że po polsku włosy to liczba mnoga, po angielsku używamy is, a nie are. Można też powiedzieć jeden włos, a hair, więc gdy mowa o kilku pojedynczych włosach, użyjemy go w liczbie mnogiej. Hairs, na przykład nostril hairs, czyli włosy w nozdrzach, albo grey hairs, pojedyncze siwe włosy. Mam nadzieję, że pomogłam. Więc powiemy na przykład... Chyba tyle mam do powiedzenia na ten temat. To tylko włosy, one odrosną. Może wam się nie podobać, jak wyglądają moje włosy, mnie się podoba. I to mi wystarczy.